Are you tired of not being able to speak English with clarity and confidence? You keep forgetting words and you feel that you cannot fully express yourself? This is the right place for you. Jeśli Twój angielski jest na poziomie mniej więcej średnio zaawansowanym i chcesz poćwiczyć płynne mówienie po angielsku, rozumieć szybki amerykański, zapraszam na dzisiejszą lekcję. Dzisiejsza lekcja oparta jest na wczorajszym newsletterze, który wysłałam wszystkim tym, którzy zapisali się na niego. Jeśli chcesz coś takiego otrzymywać ode mnie co poniedziałek, wystarczy, że zapiszesz się na newsletter. Link zostawiłam w opisie pod filmem. A wczorajszą lekcję newsletterową stworzyłam na bazie jednej ze scen w filmie Diabeł ubiera się u Prady. The Devil Wears Prada. Mam nadzieję, że lubicie ten film. Oczywiście w opisie pod filmem znajdziecie też e-book z notatkami z dzisiejszej lekcji, także nie musicie niczego spisywać. Wszystko, mam nadzieję, że przejrzyście, spisałam tak, żebyście tylko wydrukowali i uczyli się razem ze mną. A także stworzyłam fiszki z dzisiejszej lekcji ze zwrotami, słówkami, takimi najciekawszymi, które znajdziecie w tej scenie. Także serdecznie zapraszam, usiądźcie gdzieś w wygodnym miejscu, zamknijcie się gdzieś w pokoju na godzinkę i zaczynamy. Okay, first of all, you and I answer the phones. The phone must be answered every single time it rings. Calls roll to voicemail and she gets very upset. If I'm not here, Andrea, you are chained to that desk. Well, what if I need to... What? No. One time an assistant left the desk because, you know, she sliced her hand open with a letter opener and Miranda missed Lagerfeld just before he boarded a 17-hour flight to Australia. She now works at TV Guide. Man the desk at all times, got it. Okay, first of all, you and I answer the phones. Okay, first of all, you and I answer the phones. Okay, first of all, you and I answer the phones. The phone must be answered every single time it rings. The phone must be answered every single time it rings. The phone must be answered every single time it rings. Okay, czyli tak, spotykają się dwie asystentki. Jedna, która już dłużej pracuje i Andy, która jest właśnie ten pierwszy dzień w pracy. First of all, you and I answer phones. First of all, you and I answer phones. Czyli pierwsza, najważniejsza rzecz w jej pracy to będzie co? Answer phones, czyli odbieranie telefonów. I powiedziała na początku takie wyrażenie first of all. First of all, czyli przede wszystkim. To jest najważniejsze. First of all. First of all. First of all, you and I answer phones. The phone must be answered every single time it rings. The phone must be answered every single time it rings. Czyli tutaj mamy zdanie w stronie biernej must be answered. Must be answered. Telefon musi być odebrany, musi zostać odebrany every single time, every single time, za każdym razem. It rings, kiedy zadzwoni. I stronę bierną, strona bierna jest bardzo często używana w języku angielskim. Polega ona na tym, że to dopełnienie tutaj gra najważniejszą rolę, czyli co musi zostać odebrane? Telefon, dlatego telefon idzie na początek. The phone must be answered. A stronę bierną tworzymy tak, że obok tego głównego podmiotu stoi to be, odpowiednio odmienione do czasu i osoby. I główny nasz czasownik jest w past participle, czyli w tej trzeciej formie czasownika. Jeśli jest on regularny, dodajemy tylko ed, a jeśli jest on nieregularny, to jest ta trzecia kolumna, kiedy uczymy się tych wszystkich nieregularnych. Jest podstawowa, prawda, forma, później jest past i później jest past participle. I teraz tak, tutaj mamy must be, musi być. A jak jest modalny czasownik, to po prostu zwykłe be wtedy. Must be. The phone must be answered.
The phone must be answered. Answered, właśnie answer to jest regularny czasownik. Zatem dodajemy tylko zwykłe ed. Must be answered every single time, za każdym razem, every single time it rings. It rings, czyli kiedy to zadzwoni, ten telefon. It jako ten telefon rings. No i tutaj musimy dodać s, ponieważ jest it, trzecia osoba liczby pojedynczej. No i taki warunek, prawda? Musi zostać, telefon musi zostać odebrany, kiedy on zadzwoni. Every single time it rings. Czyli musimy dodać ten czas, musimy użyć tego czasu present simple, ponieważ kiedy mamy ten zerowy okres warunkowy, czyli właśnie takie stwierdzenie takich faktów, używamy tego okresu warunkowego, kiedy mówimy o czymś, co jest niezmienne, o czymś, co jest faktem, wtedy używamy tego okresu zerowego, czyli present simple w pierwszej części zdania i w drugiej części zdania też present simple. Czyli tutaj akurat w tej pierwszej części zdania mamy jeszcze passive, czyli jeszcze stronę bierną. Więc pamiętajmy, że i tak musimy użyć w tej drugiej części zdania present simple. Zatem the phone must be answered every single time it rings. It rings. OK? No i teraz poćwiczmy mówienie tego zdania. Płynne mówienie tego zdania. Wszystko jest tak naprawdę połączone. Końcówka wyrazu połączona z początkiem następnego wyrazu. Tworzymy melodię, tworzymy rytm, tworzymy całość. Poćwiczmy to. First of all, you and I, zauważcie, że w takiej szybkiej mowie to dy w and, w słówku and jest praktycznie ominięte. You and I. To dy jest zupełnie niesłyszalne. Jest nieme. You and I. First of all, you and I answer the phones. Answer the phones. First of all, you and I answer the phones. First of all, you and I answer the phones. Answer the phones. The phone must be answered. The phone must be answered every single time it rings. Tutaj w tym rings to i jest krótkim i, dlatego bardziej mówimy jako y niż i. Nie mówimy it rings, tylko rings. It rings. Tak samo w it. Też to i jest krótkim i, dlatego bardziej musimy je wypowiedzieć jako y. It rings. It rings. The phone must be answered. Every single time, it rings. I kolejne zdanie w tej scenie, połączone z poprzednim zdaniem, to, posłuchajcie. Okay, first of all, you and I answer the phones. The phone must be answered every single time it rings. Calls roll to voicemail and she gets very upset. If I'm not here... Andrea, you are chained to that desk. Well... If I'm not here... Andrea, you are chained to that desk. Well... If I'm not here... Andrea, you are chained to that desk. Well... I co ona ma zrobić? Posłuchajmy.
If I'm not here, Andrea, if I'm not here, Andrea, you are chained to that desk. If I'm not here, Andrea, you are chained to that desk. 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 If I'm not here, Andrea, you are chained to that desk. You are chained to that desk. Co się ma wydarzyć, kiedy jej nie ma? If I'm not here, if I'm not here, Andrea. Andrea to jest właśnie ta Andy, ta nowa asystentka. If I'm not here, jeśli mnie tutaj nie ma, jeśli mnie nie będzie, jeśli mnie tutaj nie ma, if I'm not here, if I'm not here, you are chained to that desk. You are chained to that desk. Czyli co się ma wydarzyć? You are chained, czyli jesteś przykuta do tego biurka i odbierasz te telefony. Chain to łańcuch, czyli tak jakby przywiązana łańcuchem, uwiązana. You are chained to that desk. Kolejne zdanie w typie zerowego okresu warunkowego i też użyta w nim została strona bierna. Jak myślicie, gdzie jest ta strona bierna? Pamiętajcie, strona bierna, czyli potrzebujemy odpowiednio odmienionego to be i główny czasownik jest w past participle, czyli w trzeciej formie. Jak myślicie, patrząc na to zdanie? Mam nadzieję, że dobrze myślicie. You are chained. Chained, czyli właśnie to jest strona bierna. Jesteś przywiązana. Tak? You are chained. Czyli znowu. Strona bierna w present simple musiałaby być utworzona tak, że to be musi być odpowiednio odmienione. To be w present simple to albo I am, albo you are, albo he is, albo they are. Czyli tutaj mamy you, czyli you are. No i główny czasownik jest chain, uwiązać kogoś łańcuchem, przywiązać. Czyli chained, bo to jest regularne. Dodajemy tylko ed. If I'm not here, you are chained to that desk. To that desk. To that desk. If I'm not here, Andrea, you are chained to that desk. You are chained to that desk. I poćwiczmy płynne mówienie tego zdania. If I'm not here, if I'm not here, if I'm not here, you are chained, you are chained, you are chained to that desk. If I'm not here, if I'm not here, you are chained to that desk, that desk, chain to that desk, chain to that desk, chain to that desk. I zobaczcie, bardzo dużo tutaj się dzieje. Chained ma końcówkę d, następnym słówkiem to to i ściskamy to tylko do wypowiedzenia chain to, you are chained to. I teraz znowu mamy that desk. I teraz that, to ty ostatnie w that, jest bardzo blisko następnego słówka, które zaczyna się na d. Więc również z tego ty w that musimy zrezygnować. That desk. That desk. You are chained to that desk. To that desk. Chained to that desk. Chained to that desk. If I'm not here, you are chained to that desk. You are chained to that desk. I posłuchajmy następnego fragmentu z tej sceny.
Miranda Priestley's office? No, she's not available. Who is? Yes, I will tell her you called. Yet again. Right, remember you and I have totally different jobs. I mean, you get coffee and you run errands, yet I'm in charge of her schedule, her appointments and her expenses, and, Right, remember you and I have totally different jobs. I mean, you get coffee and you run errands, yet I'm in charge of her schedule, her appointments and her expenses, and, Right, remember you and I have totally different jobs. I mean, you get coffee and you run errands, yet I'm in charge of her schedule, her appointments and her expenses, and, Right, remember you and I have totally different jobs. I mean, you get coffee and you run errands, yet I'm in charge of her schedule, her appointments and her expenses, and, Okej, teraz ja spróbuję Wam powiedzieć to samo zdanie, a Wy spróbujcie uzupełnić luki. Remember, you and I have totally different jobs. I mean, you get coffee and run errands, yet I'm in charge of her schedule, her appointments and her expenses. Remember, you and I have totally different jobs. I mean, you get coffee and run errands, yet I'm in charge of her schedule, her appointments and her expenses. Ok? O co chodzi w tym zdaniu? Jak myślicie? Remember, czyli tryb rozkazujący. Ostatnio na ostatniej lekcji dużo o nim mówiłam. Jeśli mamy tryb rozkazujący, po prostu zapamiętaj, to po prostu zwykłe remember i that's it. Zapamiętaj, remember. You and I have totally different jobs. You and I have totally different jobs. Czyli ty i ja mamy zupełnie inne prace, inne obowiązki, inne stanowiska. You and I have totally different jobs. Totally different jobs. Zupełnie inne stanowiska, inne pozycje. I mean, jeżeli wstawiamy w zdaniu to I mean, to mówimy tak na zasadzie, to znaczy, taki przerywnik, tak jak w polskim, to znaczy, ty i ja mamy zupełnie inne stanowiska. To znaczy, I mean, you get coffee, czyli ty przynosisz kawę, tak, you get coffee, robisz, przynosisz kawę, and you run errands, czyli załatwiać jakieś sprawy, takie codzienne sprawy, run errands. I to też możemy nawet użyć w takim naszym zwyczajnym życiu. Jeżeli mamy gdzieś, nie wiem, pójść do banku, zrobić zakupy, iść gdzieś tam jeszcze, to możemy spokojnie powiedzieć zdanie na zasadzie today I'm running errands. Czyli you get coffee and you run errands, yet I'm in charge. I po co to yet? Yet, skoro znamy to słówko z czasu present perfect. For example, I haven't read the book yet. Czyli ja jeszcze nie przeczytałam tej książki. I haven't read the book yet. Or in questions. We use yet in questions. Have you read the book yet? Czy już przeczytałeś? Natomiast yet ma jeszcze inne znaczenie. Nie musi być używane tylko w zdaniach present perfect. Tutaj znaczenie bardziej ma jako on rozdziela, to yet rozdziela dwie części zdania. Ty zajmujesz się, tak jak tutaj mamy właśnie w tym przykładzie, ty zajmujesz się tak. You get coffee, you run errands. Yet I'm in charge, jednak ja jestem. To yet jest na zasadzie takie jednak, albo a ja zajmuję się, albo jednak ja, I'm in charge of. No i co to in charge of? Zajmować się, kierować, in charge of. Someone is in charge of something, czyli ktoś czymś kieruje, zarządza, albo odpowiada. Czyli a ja odpowiadam za her. Schedule, czyli za jej harmonogram, schedule. Pamiętajcie, że w brytyjskim, angielskim mówimy schedule, natomiast w amerykańskim wymowa jest bardziej przez k,
schedule, schedule. So I'm in charge of her schedule, of her appointments, appointments, czyli jakieś umówione spotkania, appointments, czyli umówione spotkania, appointment, make an appointment, umówić się na przykład na spotkanie z u dentysty, I have to make an appointment at the dentist, muszę umówić się z dentystą, czyli appointment to jest takie umówione spotkanie, and her expenses. Her expenses. Expenses, czyli wydatki. Expenses, wydatki. I tutaj w tym zdaniu właśnie I'm in charge of her schedule, her appointments, her expenses, her, czyje te wszystkie rzeczy są? Tej pani dyrektor właśnie, której te dwie dziewczyny są asystentkami. Ok, i poćwiczmy mówienie tego zdania. Remember, remember, you and I have totally different jobs, have totally, totally different jobs, have totally different jobs. Zobaczcie, znowu to ty w słówku different zostało ominięte. Different jobs. Different jobs. Mamy następne zdanie, które rozpoczyna się na spółgłoskę. Zatem to ty jest ucięte. Different jobs. Different jobs. You and I have totally, totally different jobs. You and I have totally different jobs. Totally different jobs. I mean, you get coffee, znowu, get, po którym coffee ma na początku spółgłoskę, zatem to ty jest znowu nieme. You get coffee, you get coffee, you get coffee and you run errands, you run errands. You run errands, yet I'm in charge of, yet I'm in charge of her schedule. Her schedule, her schedule, her appointments, her appointments, her appointments. To ty w środku również jest nieme. Appointments. Układamy język i aparat mowy tak, jakbyśmy chcieli wypowiedzieć to ty w środku, appointment, ale nie wymawiamy tego ty. Her appointment, appointment, her appointment, her appointments and her expenses, her expenses. Her i expenses jak jedno zdanie, jak jeden wyraz. Her expenses. Her expenses. And her expenses. And her expenses. And her expenses. Remember, remember you and I have totally different jobs, different jobs. To i w słówku different również jest króciutkie, zatem musimy wypowiedzieć to jak y. Different, different, different jobs, different jobs. I mean, you get coffee, and you run errands, yet I'm in charge of, yet I'm in charge of,
I'm in charge of her. I'm in charge of her. I'm in charge of her schedule. Her schedule. Her appointments. Her appointments. And her expenses. And her expenses. Super. Kolejne zdanie, troszeczkę później w tej scenie, to posłuchajcie. Okay, now stay here. I'm going to the art department to give them the book. This is the book. Now, it is a mock-up of everything in the current issue. Mm-hmm. And we deliver it to Miranda's apartment every night. And she returns, don't touch it, she returns it to us in the morning with her notes. Now, it is a mock-up of everything in the current issue. Now, it is a mock-up of everything in the current issue. Now, it is a mock-up of everything in the current issue. No i co ona pokazała jej na tym biurku? Mock-up, mock-up. Now, it is a mock-up of... It is a mock-up of everything in the current issue. Ona w tym filmie gra Brytyjkę, więc mówi bardziej mock-up, mock-up. Natomiast angielski to by było mock-up, mock-up. This is a mock-up, mock-up of everything in the current issue. Mock-up, czyli mock-up ogólnie to jest makieta, ale tutaj w znaczeniu, że w tej ta książka, te notatki, to tak naprawdę jest szkielet, można by było powiedzieć, jakiś wzór, szkielet tego wszystkiego, co ma zostać pokazane w obecnym, bieżącym numerze, ponieważ to jest redakcja. I current issue, czyli bieżący, obecny, current, bieżący, obecny, issue było na ostatniej lekcji. Ale issue, tutaj nie ma znaczenia sprawa, issue, a numer, po prostu można też to tłumaczyć jako numer, egzemplarz gazety na przykład. Issue, current issue, bieżący numer. So this is a mock-up of everything, this is a mock-up of everything in the current issue, in the current issue. OK? Czyli mock-up, makieta, wzór, szkielet. Mock-up of everything in the current issue. Current issue. Czyli obecny, bieżący numer, egzemplarz. Let's practice the pronunciation of this sentence. Now, it is a mock-up. It is a mock-up. It is a mock-up. Mock-up of everything, mock-up of everything in the current issue, in the current issue. Now, it is a mock-up, now it is a mock-up, it is a mock-up, it is a mock-up. To it. Przy it is jest wypowiadane bardziej jak dy, ponieważ stoi między dwiema samogłoskami i, prawda? Tutaj it is. Dlatego to ty wymawiamy bardziej jak dy. It is. It is a mock-up. It is a mock-up of everything in the current issue. In the current issue. In the current issue. Current issue. It is, now, it is a mock-up, it is a mock-up, mock-up of everything, mock-up of everything, mock-up of everything, mock-up of everything, in the current issue. Ona ciągnie swoją wypowiedź i następne zdanie, jakie wymawia, to posłuchajcie. Now it is a mock-up of everything in the current issue. Mm-hmm. And we deliver it to Miranda's apartment every night. And she returns, don't touch it, she returns it to us in the morning with her notes. Mm-hmm. And we deliver it to Miranda's apartment every night. And she returns, don't touch it, she returns it to us in the morning with her notes. Mm-hmm. And we deliver it to Miranda's apartment every night.
and she returns, don't touch it, she returns it to us in the morning with her notes. Mm-hmm. And we deliver it to Miranda's apartment every night, and she returns, don't touch it, she returns it to us in the morning with her notes. Okej, okay, szybko, bardzo szybko powiedziała to zdanie, ale powiem jeszcze raz, powiem jeszcze raz troszeczkę wolniej i proszę uzupełnijcie te luki. And we deliver it to Miranda's apartment every night and she returns, don't touch it, she returns it to us in the morning with her notes. And we deliver it to Miranda's apartment every night and she returns, don't touch it, she returns it to us in the morning with her notes. Okej, okay, ona tutaj wtrąciła to don't touch it, żeby ona tego oczywiście nie dotykała, tej makiety, tego wzoru, tego szkieletu obecnego numeru. And we deliver it to Miranda's apartment every night. Czyli my dostarczamy to do mieszkania, apartamentu Mirandy every night, każdej nocy. And she returned, ona tutaj zatrzymała się, return, don't touch it. I dopiero później wypowiedziała prawidłowo she returns, z tym S na końcu. She returns it to us in the morning with her notes. She returns it to us in the morning with her notes. A ona oddaje nam to, returns it to us, oddaje z powrotem, in the morning, czyli rankiem, with her notes, czyli ze swoimi notatkami w środku. I zauważcie, że don't touch it, don't touch it, don't touch it, to również tryb rozkazujący, więc jeżeli mamy tryb rozkazujący, ale mówimy, żeby ktoś czegoś nie robił, to również nie używamy żadnej osoby, po prostu mówimy z negacją don't touch it, don't touch it. Tutaj mamy don't i ty, jedno kończy się na ty, a drugie zaczyna na ty, więc z jednego ty musimy zrezygnować, dlatego wyszło don't touch it, don't touch it, don't touch it. Nie dotykaj tego, don't touch it. Ok, i poćwiczmy płynne mówienie tego zdania. And we deliver it, and we deliver it, w słówku deliver jest i to i jest i to i jest krótkim i, zatem deliver, deliver, deliver. Znowu to i musimy powiedzieć jako e bardziej, bo to krótkie i. Tak samo mamy it również jako e, ponieważ it ma krótkie i. And we deliver it, deliver it. Zobaczcie, jak połączone są te cztery słówka. A nawet pięć, bo zobaczcie na następne słówko. And we deliver it to Miranda's apartment. Zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem słówek, praktycznie jak jedno słowo. And we deliver it to Miranda's, and we deliver it to Miranda's apartment. And we deliver it to Miranda's apartment. Jedno słówko ciągnie kolejne i kolejne i tworzymy właśnie taką całość. And we deliver it to Miranda's apartment every night. And we deliver it to Miranda's apartment. And we deliver it. And we deliver it to. Mamy it i mamy to. Z jednego ty trzeba zrezygnować. And we deliver it to Miranda's apartment. Apartment. Znowu ty w środku jest ominięte, tak jak w appointments. Układamy aparat mowy tak, jakbyśmy chcieli wypowiedzieć to ty, natomiast nie wypowiadamy. Apartment. 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 Miranda's apartment. Every night, every night, and she return, don't touch it, don't touch it. She returns it to us
She returns it to us. She returns it to us. And She returns it to us in the morning, in the morning, in the morning, with her notes, with her notes, with her notes. And we deliver it to Miranda's apartment, and we deliver it to Miranda's apartment every night, every night. And she returned, don't touch it. And she returned, don't touch it. She returns it to us. She returns it to us in the morning, with her notes, with her notes. I kolejna, i kolejny mini dialog w tej króciutkiej scenie. Posłuchajcie. I guessed an 8.5. Wow, that's very nice of you, but I don't think I need these. Miranda hired me, she knows what I look like. Do you? That's very nice of you, but I don't think I need these. Miranda hired me, she knows what I look like. Do you? That's very nice of you, but I don't think I need these. Miranda hired me, she knows what I look like. Do you? That's very nice of you, but I don't think I need these. Miranda hired me, she knows what I look like. Do you? That's very nice of you, but I don't think I need these. Miranda hired me, she knows what I look like. Do you? That's very nice of you, but I don't think I need these. Miranda hired me, she knows what I look like. Do you? I o co chodzi w tym krótkim dialogu? That's very nice of you. On kładzie jej te buty w prezencie. I that's very nice of you, but I don't think I need these. That's very nice of you. That's very nice of you. Czyli to miło z twojej strony, że dajesz mi te buty. That's very nice of you, but I don't think I need these. Nie sądzę, żebym ich potrzebowała. I pamiętajcie, że these mówimy z takim dłuższym i, these, ponieważ tutaj jest liczba mnoga, więc więc musimy powiedzieć to these. Nie this, tylko these. I don't think I need these. I don't think I need these. Miranda hired me, czyli Miranda zatrudniła mnie. Miranda hired me, hire somebody, zatrudnić kogoś. Hired me, and she knows what I look like. She knows what I look like. She knows what I look like. Właśnie what I look like. To what jest praktycznie niesłyszalne. Wiemy, w Amerykanie wiedzą, że what I look like, to wyrażenie, zawiera to słówko what, natomiast ono jest tak bardzo ściśnięte, że praktycznie niesłyszalne. What I. She knows what I look like. She knows what I look like. She knows what I look like. What I look like. Czyli ona wie, jak wyglądam. What I look like. Look like wyglądać. Wyglądać, jak wyglądać. I ten kolega w pracy odpowiada właśnie na cały ten wywód. Do you? Do you? I to do you oznacza naprawdę, albo na pewno, z pewnością, jesteś tego pewna, w tym sensie. To jest tak zwany question tag. Jeśli ktoś nam coś mówi, to możemy właśnie w ten sposób zareagować, nie powtarzając
całego tego wywodu, którego użyła ta osoba przed nami, tylko po prostu zwykłe do you. I to oznacza właśnie na pewno wiesz, jak czy na pewno wiesz, że ona wie, jak ty wyglądasz w tym sensie. Do you? To jest question tag. I te question tags robimy w ten sposób, że one nie zawsze brzmią do you. Tworzymy to używając auxiliaries, czyli właśnie tych operatorów, których użylibyśmy, tak jakby przemieniając to zdanie w pytanie. I na bazie tego możemy utworzyć nasz question tag. Czyli na przykład jeśli byłoby I lived in Paris for 5 years. I lived in Paris for 5 years. I ktoś, wow, naprawdę chce odpowiedzieć, to I lived jest w past simple. Jakbyśmy utworzyli pytanie z tego I lived in Paris. Did you live in Paris? I już mamy właśnie utworzone to auxiliary. Wiemy, że did jest naszym auxiliary, jest naszym operatorem i możemy sobie utworzyć właśnie taki question tag, taką właśnie odpowiedź na zasadzie naprawdę, używając did you? I lived in Paris for 5 years. Did you? Naprawdę? Albo w zdaniu I'm running some errands today. Czyli za dzisiaj załatwiam sprawy. A ktoś chce prześmiewczo na przykład powiedzieć naprawdę, wiem, że nie będziesz nic załatwiać. No to jak stworzylibyśmy pytanie z tego zdania? I'm running errands today. Are you running errands today? Więc musimy wziąć to are. Are jest naszym operatorem. Więc utworzenie takiego question tag z tego zdania byłoby I'm running some errands today. Are you? I poćwiczmy mówienie tego zdania, płynne mówienie tego zdania. That's very nice of you. That's very nice of you. But I don't think I need these. That's very nice of you. But I don't think. But to ty w but jest pomiędzy u a następnym słówkiem I, które są samogłoskami. Więc to ty wymawiamy jak dy. But I don't think. Don't. Mamy na końcu ty, ale obok jest think, które również jest na ty, więc z jednego ty musimy zrezygnować. I don't think I need these. That's very nice of you. But I don't think I need these. I need these. Miranda hired me. Hired jest z d na końcu, ale mi zaczyna się na spółgłoskę. Zatem to d jest nieme. Hired me. Miranda hired me. She knows what I look like. I znowu, what jest pomiędzy a i. What I. Znowu to ty jest wymawiane jako d. What I look like. She knows what I look like. She knows
She knows what I look like. Look, look. Krótkie o-a. Look, look, look like. She knows what I look like. Do you? Do you? That's very nice of you. That's very nice of you. But I don't think, but I don't think I need these. I need these. Miranda hired me. Miranda hired me. She knows what I look like. She knows what I look like. She knows what I look like. Do you? Do you? Jeśli chcecie zobaczyć całą tą scenę i poćwiczyć słuchanie i też słówka oraz zwroty, wyrażenia, zapraszam do zapisów na newsletter. And now let's move to exercise part. Okay, I'm telling you the sentence and you are filling the gaps. First of all, you and I answer the... First of all, you and I answer the... Answer the phones. The phone must be... The phone must be answered every single time it... Every single time it rings. If I'm not here, you are chained to that desk. You are chained to that desk. Remember, you and I have totally different... Remember, you and I have totally different jobs. I mean, you get coffee and you run errands, yet I'm in charge of her schedule, her appointments and her expenses. Now, this is a markup of everything in the current issue. Everything in the current issue. And we deliver it to Miranda's apartment every night, and she returns... Don't touch it. She returns it to us in the morning with her notes. That's very nice of you, but I don't think I need... I don't think I need these. Miranda hired me, and she knows. She knows what I look like. Do you? Do you? Naprawdę? Okay, the next exercise. I'm telling you the definition, and you are telling me the word or expression. To fasten someone using this. To fasten someone using this. This is chain. Chained. Chained to desk, for example. To go out to buy or do something. To go out to buy or do something. Run errands. Run errands. To be responsible for something or someone. To be responsible for something or someone. To be in charge of something or someone. To be in charge of something or someone. A list of planned activities. A list of planned activities. Schedule. Schedule. A formal arrangement to meet or visit someone at a particular time and place.
a formal arrangement to meet someone or visit someone at a particular time or place. Appointment. Something that makes you spend money. Something that makes you spend money. Expense. This month magazine. Current issue. To employ somebody. To hire somebody. Super, to już wszystko. Dziękuję Wam za dzisiejszą lekcję. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego i poćwiczyliście płynną mowę. Oczywiście zachęcam do nie tylko obejrzenia tej lekcji raz, ale kilka razy. Również zachęcam do odsłuchiwania tej lekcji na Spotify albo Google Podcast. Tam znajdziecie audio z dzisiejszej lekcji właśnie w formie podcastu. Zapraszam też na krótkie formy, które tworzę na takich socjalach jak Instagram, TikTok i Facebook. Nie zapomnijcie o ściągnięciu e-booka z tej lekcji z notatkami, a także nie zapomnijcie o zainstalowaniu sobie, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, Quizleta. To jest taka aplikacja darmowa, którą możecie sobie ściągnąć na telefon i ćwiczyć te słowa i wyrażenia z dzisiejszej lekcji w formie fiszek. A jeśli ktoś potrzebowałby grupowego wsparcia, zapraszam w czwartki na online'owe spotkania w Klubie Samodzielnych w Języku, gdzie razem motywujemy się, oczywiście mówiąc po angielsku, wykonując przeróżne ćwiczenia na słownictwo, tak żeby ten poniedziałkowy newsletter i dzisiejsza lekcja nie poszła w niwecz. Także mając tak naprawdę 3 lekcje w tygodniu, nie ma szans, żebyście nie zapamiętali nowych słówek i zwrotów. Także zachęcam do zapisów do Klubu Samodzielni w Języku. Szczegóły i zapisy w opisie pod filmem. Yep, that's it. I hope you've got inspired. Enjoy the lesson and see you next time. Bye bye. A jeśli kogoś ominęły poprzednie lekcje, zapraszam tutaj.